Gruba kotka, w ogóle, och. Marketing tam po prostu leży i kwiczy. Akryl o kolorze makaronu z zupek chińskich, po prostu odcień wifon. Jak się wchodzi na tę stronę, to tak jakby człowiek wszedł w wehikuł czasu i wylądował w 85. To jest rok produkcji mojej wnuczki. Natomiast tam był taki wątek o tym, że robienie z dropsa to obciach. Ludzie, proszę was. Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiołek. Dzisiejszy odcinek będzie trochę kontrowersyjny. Dlatego, że cały będzie poświęcony akrylowi i poliestrowi i tematom takim, które się wydarzyły w ostatnich dniach, ale też są trochę powiązane z mnogością akrylu na rynku. Opowiem o Splotfeście i o nadchodzącym dniu dzierkania w miejscach publicznych w Krakowie. Przygotowałam dzisiaj dla was całą michę poliestru, nie poliestru, akrylu. Wszystko, co mam w tej misce, o to jest taki pojemnik, to jest 100% akryl. I powiem wam, skąd go mam. No bo nie kupiłam go, żadnej z tych rzeczy nie kupiłam, wszystkie dostałam. Ten akryl, taki zwinięty w motek bez żadnej etykiety, dostałam od mojej teściowej z jej piwnicy. To jest na pewno jakiś stary zapas z lat, przypuszczam, 80. Tak samo jak te włóczki. To są włóczki firmy Arelan, jeśli dobrze mówię. Tak, Arelan. I ta firma jest bardzo ciekawa. Powiem wam trochę o historii tej firmy i bardzo mnie zasmuciło, jak się historia tej firmy potoczyła. Bo to jest polskie przedsiębiorstwo. W tej chwili to jest spółka akcyjna, czyli można nabyć akcje tej firmy. I ona została założona w 1878 roku. I do lat 50. nazywała się Zakład Przetwórstwa Wełny. Coś w tym stylu, Państwowe Zakłady Przetwórstwa Wełny. To jest taka firma, która produkuje takie słynne włóczki z kotkiem. One mają mają wizerunek kotka. Albo te z aktualnej oferty firmy Arelan nazywają się tak: kocurek, puchata kotka, gruba kotka i jakieś takie inne infantylne nazwy. Jeszcze w latach 70. ta firma nazywała się Przędzalnia Czesankowa Arelana. I nie wiem, co poszło źle w tej firmie, że dzisiaj w 2024 roku ta firma produkuje wyłącznie akryl. Bardzo mnie to smuci, w którym kierunku poszły te zakłady. Bo wyobraźcie sobie, że moglibyśmy mieć polski duży zakład. Nie mówię o małych rodzinnych firmach, na przykład jak Gabu. Mówię o potężnych zakładach. Wyobraźcie sobie, że moglibyśmy mieć firmę, która robi w Polsce wełnę. I nie wiem, może w jakiejś alternatywnej rzeczywistości to się nie zmieniło, ale w naszej niestety z 7 dostępnych aktualnie na stronie oficjalnej sklepu tylko 2 są mieszankami akrylu z czymś innym. A 5 to jest 100% akryl. Jak się w ogóle wchodzi na tę stronę, to trochę jak w tym filmie Ile waży koń trojański. Polecam totalnie. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wyglądały lata 80., to polecam totalnie. Ja nawet pamiętam trochę ten świat, który jest w tym filmie. Jak się wchodzi na tę stronę, to tak jakby człowiek wszedł w wehikuł czasu i wylądował w 85. To jest rok produkcji mojej włóczki. Mam tego 4 motasy. Słuchajcie, nie dość, że te nazwy takie infantylne. No mówię wam, kotek, kocurek, bura kotka, nie, puszysta kotka, czy miękka kotka, gruba kotka, w ogóle, och. Marketing tam po prostu leży i kwiczy. Te włóczki marnej jakości są. Motki kosztują od 8 do 10 zł, no ale to jest czysty akryl, czyściusieńki akryl. Więc weźcie na tę stronę i przejrzenie asortymentu ogromnej spółki, w Polsce. To jest duży zakład. Zakład, który miał ogromne ilości budynków, hektarów, ogromne możliwości po prostu przerobowe. W maksymalnym okresie zatrudnienia pracowało tam 2800 osób pod Łodzią, w Łódzkim. Więc sobie wyobraźcie, jak ogromne to były zakłady. No nie wiem, ja nie jestem specjalistą od strategii prowadzenia wielkich przedsiębiorstw, ale jestem pewna, że gdyby ta firma postawiła na wełnę i mielibyśmy polskie zakłady, produkujące wełnę, nawet nie na jakichś najwyższych lotów, ale po prostu czystą wełnę, czy bawełnę, mieszanki z lnem, wiskozą, to, no to ta firma by nie miała 7 włóczek w ofercie, z tego 5 czysto akrylowych, tylko więcej. 2 pozostałe, to uwaga, 40, aż mam ochotę dodać rycząca 40, to jest 40% wełna, 60% akryl. Wiecie co? Aż szkoda tej wełny.
to po prostu już by rozdzielili tą produkcję i zrobili parę tych motków wełnianych, człowiek by się cieszył, że kupił od polskiego producenta, że ktoś w Polsce to wyprodukował, ktoś zapłacił podatki, ktoś dostał pensję za to, tak? Jakaś szkoła, jakiś szpital z tych podatków się utrzymuje. Człowiek by chociaż dla świętego spokoju, dla czystego sumienia kupił tą wełnę, nawet jakby ona nie była najwyższych lotów, na jakieś, nie wiem, na jakieś rzeczy, na których nam tak strasznie nie zależy. No ale 60% akryl, no proszę was. Druga wnuczka, to też ma jakąś po prostu taką nazwę z kosmosu, jakaś malwinka czy coś w tym stylu, to jest 37% wiskoza, 63% albo coś w tym stylu, jakieś dopełnienie do 100% też akrylu. Także nie przekraczają 40% składu jakichś takich wartościowych tkanin. I ja przygotowując się do tego filmu, obejrzałam kilka filmów o produkcji poliestru i akrylu. Poliestru i akrylu, bo ja wrzucam to do jednego koszyka. Wiem, że produkcja jest różna, bo pochodzą z różnych źródeł. Akryl tworzy się, wyobraźcie sobie, z ropy naftowej. To nie jest roślina, to nie jest jakiś naturalny produkt. Chyba, żeby wam opowiedzieć o produkcji akrylu tak chemicznie, to bym musiała poprosić Joannę Klikawkę. Co to za gonitwy tam się... Sonia! Przepraszam. Widzę, że się ganiają. Musiałabym poprosić Joannę Klikawkę, żeby nam opowiedziała, bo ja widziałam ten schemat, to jest dość skomplikowane, zwłaszcza jak się nie ma zielonego pojęcia o chemii. W każdym razie, przez dodanie czegoś tam do ropy naftowej, jakiegoś polimeru czy czegoś tam, od razu przepraszam osoby, które się znają na chemii, to powstają takie kulki plastikowe, nie z plastiku, takie kulki żelowe, wyglądające jak kapsułka, jak witamina D w kapsułkach albo witamina A plus E. I to się potem topi, dodaje jakieś inne rzeczy, nic to z naturalnym procesem nie ma wspólnego, aż w końcu po podgrzaniu którejś tam raz tego, z takiego sitka jak do przyciskania ziemniaków na kopytka, albo jak z kabiny prysznicowej, jak mamy słuchawkę od kabiny prysznicowej, z takiego sitka wychodzą takie gluty po podgrzaniu, takie cienkie nitki, które się wszędzie, one się osuszają, jakoś tam chłodzą, wszędzie się i to jest akryl w nitce. I tutaj chciałabym wam też powiedzieć o procesie, jak się robi poliester, bo to jest dla mnie bardzo pokrewny temat. Więc obejrzałam taki filmik. Podlinkuję wam tutaj ten filmik. To jest film sprzed 15 lat chyba, z kanału National Geographic. I on jest zrobiony w takim duchu, och, jak to wspaniale, teraz możemy przerabiać butelki na ubrania, no po prostu wspaniałe. Nawet jest takie stwierdzenie amazing process, no po prostu amazing ten proces tam jest. Wyobraźcie sobie butelki, takie jak wyrzucacie do śmietnika, cięte na kawałki, wielkości płatków migdałowych, mniej więcej. I to wszystko jest potem gotowane, topione i mniej więcej od tego momentu jak akryl, przypuszczane przez takie sito, z którego takie gluty wychodzą pojedyncze, one są schładzane, naciągane i się wszędzie. I to jest przytopiony plastik. I to jest poliester. I teraz wyobraźcie sobie, że to nosicie. Albo, że ubieracie w to dziecko. W plastikową butelkę. Ma to jakieś wartości termiczne? No ma, no. Jak wam wieje i nałożycie sobie worek na śmieci na plecy, no to na pewno mnie nie wieje. Ale czy to ma jakąś wartość taką dla nas, dla środowiska? No nie, no nie ma. I pokazuję wam dzisiaj ten akryl z dwóch względów. Pierwsze, żeby wam pokazać, że to nie jest wstyd mieć akryl, tak? Że ja uważam, że to tworzywo jest nic niewarte i naprawdę nie widzę wielu uzasadnień do stosowania akrylu. Natomiast nie uważam, że należy piętnować ludzi, którzy tworzą z akrylu. Dlatego, że nie znamy ich motywacji. Nie siedzimy w ich domach, w ich portfelach, w ich samopoczuciu skóry. Nie wiem, pewnie są różne przyczyny, dla których ludzie kupują akryl. Domyślam się, że większość to są finansowe. I w ogóle nie mam z tym żadnego problemu, że ktoś robi z akrylu i że ktoś ten akryl wykorzystuje i że kupuje. To, czego ja bym sobie życzyła, to żeby tego akrylu było mniej na rynku. To ja bym chciała, żeby producenci nie tworzyli tego akrylu, żeby zaproponowali nam jakąś fajną alternatywę, ale w cenie dostępnej dla wszystkich osób, które ten akryl kupują. Ja wiem, że to jest pobożne życzenie, ale ja każdemu życzę, żeby go było stać, kupować od, nie wiem,
farbiarzy, z małych przedsiębiorstw, z polskich przedsiębiorstw, jeśli to jest dla nich wyznacznik jakiejś jakości. No ale tak nie jest. I absolutnie nie uważam, że to jest wstyd robić z akrylu albo robić z tanich włóczek. Natomiast uważam, że tego akrylu powinno być mniej na rynku. I tego sobie życzę, żeby to producenci ograniczali produkcję akrylu na rzecz innych, naturalnych włókien. Na przykład, żeby taka arelana poszła po rozum do głowy i zamiast tę wełnę, którą najwidoczniej skądś pozyskuje i miesza w proporcji 6 do 4 z akrylem, no to sorry, ale już wolałabym, żeby zrobili sam solomotek. Niech on by tam kosztował 20 zł. Kupiłabym. Mówię 20 zł, no bo te motki kosztują od 8 do 10. No ale to jest czysty plastik, tak? Akryl ma niewiele zalet, tak samo jak poliester. Środowiskowych nie ma żadnych. Największą wadą tego akrylu i poliestru jest to, że on się nie rozkłada. On zostaje. Wyrzucony na wysypisko, zostaje w glebie, w wodach gruntowych, spalony na wysypisku, zostaje w powietrzu, wyrzucony do oceanu, zostaje. Rybki jedzą potem, my te rybki z powrotem z tym akrylem jemy. No taka prawda. I nie ma się co oszukiwać. To są nierecyklingowane włókna. Tak samo chciałam wam opowiedzieć, bo producenci tekstyliów i przędzy robią wszystko, żeby nam wcisnąć sztuczne pod jakimś nowym hasłem. I widziałam coś takiego, co się nazywa recyklingowany poliester. I powiem wam, że to jest coś jeszcze gorszego niż zwykły poliester. Nie chodzi mi o samo tworzywo, bo to jest to samo. Natomiast recykling plastiku polega na tym, że bierzemy te butelki i przerabiamy w nowe. Tniemy, przetapiamy i tworzymy nowe butelki. I jest taki, powiedzmy, cykl. Jest produkt w sklepie, wyrzucony, pocięty, przemielony, przetopiony, wytworzona nowa butelka, kupujemy napój w sklepie. I wyobraźcie sobie, że to nie jest duża ilość, no bo nie oszukujmy się, że większość tego plastiku się nie recyklinguje, tylko ląduje w powietrzu, w oceanach albo w glebie. Ale jak już jest jakaś tam część recyklingowana, no to okej, cieszmy się, że chociaż ta część. I z tej części, wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na super genialny pomysł, żeby przerwać ten łańcuch i na tym etapie przetopienia wyciągnąć z tego łańcucha i zrobić włóczki, które już nie są recyklingowane. Więc jeśli producent chce uspokoić wasze sumienie, czy sumienie konsumenta, mówiąc mu, że to jest lepszy poliester, bo recyklingowany, no to nie. Bo to znaczy, że włóczka została po prostu wyjęta z tego procesu recyklingu, który mógł, no może nie w nieskończoność, ale mógł dalej krążyć, zamiast lądować tu albo tu. I zrobił z niego po prostu poliestrowe włókno, które chce nam sprzedać, z którego mamy coś robić i uśpić w międzyczasie nasze sumienie. Ale prawda jest taka, że ten poliester jest nic nie warty. Nie każdego stać na naturalne włókno. Nie mam do tych ludzi żadnych pretensji, że po prostu tworzą z tego, co mają. Jak robiłam takie szkolenie online, opowiadałam wam o nim, takie ze skarpetek żakardowych, z Charlotte Stone. To Charlotte Stone, która ma dostęp do wszystkich możliwych na świecie włóczek. Ona sama w tym szkoleniu mówi, rób z tego, co masz. Że ona powiedziała, I'm not a yarn snob. Czyli ja nie jestem włóczkowym snobem. Masz akryl, rób z akrylu. Ja bym do tego dodała tylko jeden apel. Jeśli możesz, jeśli cię stać, to nie kupuj akrylu. Ale jak masz, to z niego rób. Albo jak masz inne powody, żeby kupować, to mi nic do tego. Więc ja wam dzisiaj pokażę cały mój pojemnik akrylu. Natomiast to też nie będą ubrania i to nie będą rzeczy, które będę nosić bezpośrednio na ciele. A dobra, zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy. A propos targów w Splotfest. O tym to będzie inny odcinek, pokażę wam, co kupiłam. Nie mam za bardzo materiałów stamtąd, no bo to była taka ekspres wycieczka, ale to wam opowiem w kolejnym odcinku. Natomiast byłam z koleżanką, która w ogóle nie siedzi w tematach chustowych, kokonkowych, tych motkach ombre, w ogóle nic nie kuma z tego jeszcze, bo nigdy nic nie robiła. I widziała, jak ja robiłam coś takiego, że podchodziłam do stoiska, pytałam się, są jakieś bez akrylu? Pani mówiła, nie. No i ja napięcie odchodziłam i w drugą stronę. Oczywiście, że znalazłam bez akrylu i to wam pokażę. Natomiast to nie jest tak, że ten akryl jest i musi być wszędzie. I mam nadzieję, że im więcej konsumentów będzie się dopytywać o motki bez akrylu, zwłaszcza właśnie w tej frakcji takiej motkowo-ombry chustowej,
to mam nadzieję, że to się zmieni kiedyś. Nie jutro, nie dzisiaj, nawet nie za 5 lat pewnie, ale mam nadzieję, że tak jak od lat 70. do dzisiaj wszystko poszło źle w firmie Arellana z punktu widzenia konsumenta i ekologii, to tak mam nadzieję, że przez następne 54 lata może się uda wrócić do tego stanu z lat 70., gdzie będziemy przelewać wełnę. Znowu to była dygresja, ale wam opowiem. I ta koleżanka chodziła ze mną po tych stoiskach i widziała, jak ja pytałam o te bez akrylu i sama powiedziała mi, że jest w szoku, ile ludzi jeszcze kupuje ten akryl. No ona żyła, i ja zresztą, w takiej naszej bańce naturalnych włóczek i te sklepy i targi, jakby wszystkie kupujemy z podobnych firm. No wiadomo, jeden kupi z Dropsa, drugi z Isagera, tak nawiązując do filmu Anny P. A to zaraz wam jeszcze powiem o moich odczuciach. Bo po tym filmie zasubskrybowałam konto Anny P. na YouTubie. Ale zaraz wam o tym powiem. No i ona była w szoku. Nie też. Ja już nie jestem w szoku. Na początku byłam, już nie jestem. Ile z tych motków ombre ma w sobie akryl? I nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co za tym przemawia. Czy konsumenci naprawdę w tych motkach ombre pragną tego akrylu? Czy to po prostu jest wina producentów, że sprzedają nam to, co mają? Nie wiem. Ja mam dwa motki. Z jednego zrobiłam chustę. To był 100% bawełniany z Hobby. No ale dobra, on kosztuje prawie 100 zł. Okej, w Hobby ci nie opłaca kupować w pełnej cenie, tylko czekać na promocję. Jak ci rzucą minus 70% czy minus 65%, no to wtedy ten motek kosztuje 35 czy 40 zł. I ja go wtedy za taką cenę kupiłam rok temu. Ale mam też dwa motki z kokonków. I to są rekotony, w 100% bawełniane. Czyli da się znaleźć. I nie mówię tego z jakąś, nie wiem, z jakąś prześmiewczością względem ludzi, którzy kupują te motki. Możecie mi napisać. Kupuję motki akrylowe, bo... Albo co znajdujecie w motkach, które są z akrylu, a czego nie ma w innych? I to w sumie nie jest nawet informacja dla mnie. To jest informacja dla producentów, bo ja uważam, że cała ta odpowiedzialność jest po stronie producentów, a nie konsumentów. Wiadomo, że im będziemy chętniej wybierać inne, to producenci się dostosują. Natomiast konsumenci nie są odpowiedzialni za to, że ktoś wypuszcza jakieś tony akrylu miesięcznie na rynek. Się nagadałam. Opowiadam jeszcze szybko o filmie Anny P. Tym takim kontrowersyjnym. Uważam, że w tym temacie nie bycie snobem włóczkowym polega na tym, że nie ma obciachu robić z tego, co się ma i na co nas stać, co lubimy. Nie odnoszę się tu do różnic między Isagerem a Dropsem, bo w życiu nie miałam żadnej z tych firm w rękach. W życiu nie miałam nawet w rękach moheru z Dropsa, ani moheru z Isagera, więc do tego się nie odnoszę. Natomiast tam był taki wątek o tym, że robienie z Dropsa to obciach. Ludzie, proszę was, robienie z czegokolwiek to nie jest żaden obciach. Tak jak, dlatego ja wam zaraz pokażę, co robię z tego akrylu. No jest, to jest, no przecież już go nie wyrzucę. Jak go wyrzucę, to wyląduje, wiecie, w wodach gruntowych i w sałacie pod Krakowem pewnie. Potem zjem to, ten akryl jeszcze raz, jak znam życie. Więc nie, nie wyrzucam go, tylko przerabiam go na coś, czego nie wyrzucę, ale coś, czego też nie będę nosić na ciele. Do tego zmierzałam. Także róbcie z tego, co macie. I to nie jest żaden wstyd, jak kogoś stać na Isagera. Och, każdemu życzę, żeby go było stać na Isagera, ale jak go nie stać, to niech robi z tego, co ma. To są jego pieniądze, jego budżet, jego decyzje, czy woli odkładać, kupić jedną rzecz droższą, czy jak nie ma dużego budżetu, to woli korzystać z tańszych alternatyw, na przykład z Dropsa. Nie ma w tym żadnego obciachu. Jak robicie akrylem, bo go macie, to w tym też nie ma żadnego obciachu, jeśli tylko podejmujecie tę decyzję świadomie. No. Dobra, pokazuję wam, co z tego robię, bo tak trzymam tą miskę. Ona wprawdzie jest lekka, bo ten akryl jest lekki. To są moje pojemniki z Pepco, jakby co. To jest ten taki za 15 zł, wysokość 12. On się mieści pod moim łóżkiem i mam ich chyba z 10 albo 12 w sumie, więc... I bardzo dobrze się w nich trzyma wódkę, jakby ktoś potrzebował takie płaskie. Takie dwa, jeden na drugim, one tak ładnie leżą, bo jak się go przykryje i zamknie, to tutaj ten dół idealnie wchodzi w to, więc one tak idealnie stoją jeden na drugim, ale to taki off-top. Zrobiłam czerwona, słuchajcie. Ja mam tak od dzieciństwa, że jak się podekscytuję i to może być zarówno radość, jak i stres, na przykład przed egzaminem, to na dekolcie i na karku wychodzą mi takie czerwone plamy.
Zobaczcie, jak się podjarałam tym akrylem, aż mam czerwoną plamę tutaj. No bo to jest taki bardzo emocjonalny temat, tak? Bardzo osobisty i bardzo emocjonalny. Dobra, pokazuję Wam teraz, co robię. Biorę torbę od Hanki, w której trzymam, uwaga, elementy girlandy. Wyciągam. Ta-da! To jest dopiero początek. Nikt mi jeszcze nie dał, bo dopiero co ogłosiłyśmy z tydzień temu chyba, że będziemy robić girlandę na, uwaga, Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych 8 czerwca w Krakowie. Ja wymyśliłam, że właśnie wykorzystanie akrylu na dekoracje, na przykład podłużki, girlandy i tak dalej, to jest jeden z najlepszych sposobów. No bo co? Rozwieszam, po całej imprezie piorę, jak się wybrudzi, składam i wywieszam za rok. I praktycznie może być na każdą okazję. Ten czarny, w ogóle ten czarny, to ten znowu off-top. Ja tu widzę taką jakąś halloweenową girlandę z takich nietoperzy albo pająków, na przykład taka pajęczyna i na środku taki wstrętny, tłusty pająk. Ja się boję pająków, ale znaczy teraz mniej. Jestem w stanie zabić jakiegoś. Tfu, wiem, że nie wolno zabijać pająków. Już mąż mi cały czas truje, żeby nie zabijać. Wczoraj znalazłam takiego dużego na balkonie, to strąciłam go jadło do sąsiadów. Ale nie zabiłam. A kiedyś to bym w ogóle się darła w niebogłosy i kazałabym mojemu mężowi go zabić. Potem był kolejny etap, że sama bym go zabiła, a teraz już jest kolejny etap, że nie zabijam, tylko strząsam miotłą i tam, gdzie poleci, to poleci. A że z drugiego piętra to najczęściej to leci do sąsiadów na parter, do ogródka, dlatego że mają ogródek większy od mojego balkonu. No ale co mam zrobić? No, nie mam go gdzie wyrzucić. Ten mój lęk przed pająkami się zmniejszył na tyle, że sobie mogę zrobić dekoracje w pająki. Zaraz Wam pokażę, nabiję te moteczki. To jest niesamowite. Akryl 100%, jakość pierwsza, czarny, rok produkcji 1985, czyli słuchajcie, rok młodszy ode mnie. Ja w tym roku 40 świętuję w okolicach drutozlotu, na który nie jadę. A mój akryl na moją 40 i na jakąś halloweenową girlandę 39 lat w tym roku. To jest jakieś futrokocie lata. Mój akryl świętuje 39 lat. Słuchajcie, wygląda jakby był zrobiony wczoraj. Naprawdę. Nic nie jest w stanie ruszyć tego akrylu. Więc z tego czarnego teraz na letnią imprezę nic nie robię, no bo jakoś tak nie widzę tego, chyba że dziewczyny mi jakiś, ktoś mi jakiś pomysł podrzuci. Zobaczcie, jak czerwono ucho to odgadanie o tym akrylu. Emocjonalny temat. I, więc to na razie odkłada, ale pokażę Wam, z czego robię girlandy w tym momencie na Dzień Dziergania. To jest ten taki akryl, z którego Wam pokazywałam, że zrobiłam już kołnierzyk. To jest drugi motek, po pierwsze już zużyłam, dokończyłam właściwie. Mówiłam Wam, że ta włóczka się nie chce kończyć. To tutaj w tych pięciu cząstkach, które Wam pokażę teraz w sumie. To jakoś mnie, nie wiem, fantazja mnie poniosła i zrobiłam takie coś. Siedziałam, oglądałam coś, nie wiem, jakiś serial. A wiem, taki nudny, mój mąż ogląda taki nudny serial teraz. Więc nudny i taki długi, ale gra tam ten aktor, który grał w Outlanderze. I on tam ma czarne włosy. I powiem Wam, że widzę w nim nowego profesora Snape'a, jakby komuś kiedyś przyszedł jakiś remake, który jest zupełnie niepotrzebny, to ten aktor mógłby grać Snape'a. Ja widzę w nim Snape'a, on jest taki ma zaciśnięte usta. Ustawiam Wam zdjęcie gdzieś może w tej charakteryzacji. To są właśnie z tego kolorowego motka, teraz Wam będę pokazywać trójkąty. Z tego i z tego to robiłam takie. Będę podnosić, żebyście widzieli wszystko. To jest wyłącznie ten turecki akryl. A, i ten akryl, który mam, to jest jedyny, który został współcześnie zakupiony. I już ta osoba dostała feedback, żeby nie kupować akrylu. Że ja bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, bo to był prezent. Ale generalnie kupowanie tego plastiku no, mi nie sprawia aż takiej radości. No muszę to przeżyć. No. Tu mam jeszcze dwa kudłate, bo miałam kawałek takiego. To jest w ogóle hit. Moherowy, czy akrylowy moher. Jakie to jest szorstkie, jakie to jest wstrętne. Nitka z tego leci, już mnie twarz swędzi, fuj. To się do niczego innego nie nadaje niż do powieszenia na polu. Na świeżym powietrzu takiej girlandy, niech to sobie wisi i nie dusi i nie swędzi ludzi. I mam jeszcze akryl jak ten, tylko miałam w takim pracelku. Tak jak się pracelek rozkręci, to zostaje taki, nie wiem jak to się nazywa, to ma jakąś nazwę pewnie. No i one miały taki niejaki kolor, nawet nie taki, tylko jakiś taki brzydszy, bo to jest taki kremowy, to nie jest biały, tylko to jest taki kremowy, ale ładny. A to było takie brzydkie,
Ja kupiłam w kokonkach dwie farbki, te z motylkiem najtańsze. I wsadziłam to do pralki z tą wodą, tymi farbkami. Za pierwszym razem był pomarańczowy. Nic nie wyszło. Nic, po prostu złoty. Coś więcej dał, o dziwo, niż ten pomarańczowy. I teraz to ma kolor takiego makaronu z zupki chińskiej. No totalnie to jest po prostu makaron z zupki chińskiej. Jak ja to wyciągnęłam z pralki i wysuszyłam, to wyglądało jak taki o tej wielkości jeden wielki klajster. Splątanych, sfilcowanych włóczek. I moja koleżanka Ewa, jedna z organizatorek jarmarku, lubi rozplątywać kołtuny. Widzicie, każdy ma jakieś hobby. I Ewa mi to rozplątała na chyba 10 motków. Ale to lepsze to niż nic, bo jak ja próbowałam, to największy motek, jaki mi wyszedł, to był wielkości migdała i potem już nie dawałam rady, a Ewa mi to przyniosła w takich wielkich motkach. I ja teraz to przerabiam, ten akryl o kolorze makaronu z zupek chińskich, po prostu odcień wifon, na girlandę. Ja bym chciała zrobić 30, nie wiem, czy mi się uda. Na razie zarzuciłam wszystkie moje projekty i dziubię te trójkąty. Dzisiaj byłam na przykład na pobraniu rano, wzięłam sobie motek i szydełko, ale po prostu, nie wiem, jakaś apokalipsa w Krakowie nastąpiła, bo nie dość, że były pustki na ulicach, to jeszcze były pustki w labie, więc nawet nie zdążyłam szydełka wyciągnąć, jak mi poprosili. Złożyłam wszystkie. Voilà! Tak to teraz wygląda. Trzeba będzie to chyba parownicą przygładzić trochę, bo oczywiście na akrylu nie prasować, no bo się stopi. Po prostu wrócimy znowu do półproduktu między butelką plastikową. Między butelką plastikową a włóczką, więc nie daj Bóg, tego nie można dotknąć żelazkiem. Ale mam tego tyle na ten moment. Wkładam to do torby od Hanki, do mojej pantery. Proszę bardzo. Cały czas mi chodzi po głowie ten film Ile waży koń trojański. On był naprawdę fajny, polecam wam. Nawet sprawdziłam, że jest na Netflixie i na TVP VOD. To jest pewnie za darmo, więc jak ktoś chce zobaczyć, a naprawdę są śmieszne tamte sceny, jak wyglądało życie w latach 80. z perspektywy kogoś, kto żyje obecnie w 2000 roku, bo to jest film o tym, że kobieta z 2000 roku przenosi się do swojej młodości z 87 z dnia na dzień. I tam, jak ona otwiera oczy i widzi tego Roberta Więckiewicza po prostu z takim złotym łańcuchem, z wąsem, i w kuchni on stoi w takich obleśnych na maksa slipach i pali papierosa. A na stole jest kawa zalewana, taka, wiecie, fusy takie z wrzątkiem, tak zwana kawa po turecku. I Trybuna Ludu. No to prześmieszny jest ten film. Bardzo mi się podobał, polecam wam to tak w kontekście właśnie zatrzymania się w czasie firmy Arellana. Słuchajcie, życzę wam, sobie i firmie Arellana, żeby zmieniła tor z produkcji akrylu na produkcję naturalnych włókien. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Bo robiłam taki research o tej firmie i słuchajcie, w 2020 roku ta firma wyprodukowała włóczkę, która składała się z, żeby nie przekręciła, 70% bawełny, uwaga, i 30% wiskozy. I tej włóczki już prawie nigdzie nie ma. Na stronie oni już jej nie mają, na stronie mają same, wiecie, takie dramaty. Natomiast w Ani Motkach, i pokażę wam tutaj zdjęcia, znalazłam ostatnie motki tej sonatki. To tak się nazywa sonatka, to a propos infantylnych nazw. Ale lepsze to niż puchata kotka albo gruba kotka. Bo serio mają takie nazwy włóczek. Więc znalazłam tę sonatkę. Mój wzrok oczywiście przyciągnął taki limonkowy kolor. Niestety jest tylko jeden motek w animotkach, ale jest taki ładny miedziany, który się nazywa złoty. No to takie złoto, stare złoto powiedzmy, ale bardziej to taka miedź. I jest na przykład 10 motków. I to jest polska produkcja. Może warto dać szansę. W animotkach jakby co znalazłam resztki tej włóczki sprzed 4 lat. Także jak widać były jakieś przebłyski, próby robienia naturalnych włókien. Nie wiem dlaczego teraz jest sam akryl w ofercie. I jednak można. Trzymajcie kciuki, ja trzymam kciuki, żeby Arellana wyszła na prostą, zaczęła robić naturalne włókna. Może to kiedyś będą nasze, wiecie, polskie zakłady, tak jak w Norwegii idziecie do spożywczaka i leży Viking, to może kiedyś pójdziemy do Żabki, a tam będzie leżeć Arellana i nie akrylowa. Tego sobie i wam życzę. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysiobrok.